wiem, czy to można nazwać vlogiem, ponieważ będę właśnie mówiła do was stąd, z mojego pokoju, z mojego właściwie łóżka. A sprawa dotyczy Olginy. Tak jak kiedyś nagrywałam właśnie film poprzedni o moich, nie moich koniach, tak jednym z koni, o których nie mówiłam, ponieważ jest, był, teraz już nasz, Olginie. I dzisiaj właśnie chciałam o nim trochę poopowiadać, ponieważ wczoraj go sprzedaliśmy. A w tym filmie też będziecie mieli załączone jakieś filmiki z tego, co robiliśmy, a z wczorajszego dnia właśnie, z tego, jak go czyściliśmy, zawoziliśmy, to ostatnie jakby pożegnanie z nim. Cześć wszystkim! Dziś się żegnamy z Olkiem. Myślę, że wam już to wytłumaczyłam w tym filmiku w domu, więc teraz tylko chcę nagrać parę takich urywków jeszcze z ostatniego dnia. A zaraz będziemy się czyścić, żeby jest wypsikany po prostu wszystkimi sprayami, żeby pachniał i był błyszczący. Dostał słodki, potem będziemy się owijać. Mam nadzieję, że da radę, żeby trzyma to psychicznie. No i będziemy jechać do nowego jego domu. Jak pamiętacie, jeden z filmów byłam taka bardzo nieswoja. Również zdarzyło mi się pominąć jeden film, ponieważ właśnie mówiłam, że nie czuję się najlepiej. I to był moment, to był ten tydzień, kiedy okazało się, że Olgin jest kontuzjowany po raz kolejny. Ponieważ tak jak po prostu był jeden z najlepszych koni, których jeździłam, z którymi po prostu się zgadałam totalnie, nie był zdrowym koniem. Pod względem tego, że właśnie przechodził liczne kontuzje, jego nogi po prostu nie były dobrej jakości. Nie wiem, jak to brzmi, jak to u was jakby, jak to uważacie, że wiecie, o co chodzi. Że jego nogi po prostu często się kontuzjowały, ścięgna nadrywały, nie miał na szczęście żadnego zerwania totalnego. Ostatnio też miał pękniętą kość rysikową, ale też pękniętą, nie całkiem złamaną. Był problematycznym koniem, jeżeli chodzi o kontuzję. Raz właśnie miał naderwane ścięgno w przedniej nodze 3 razy, to też po trzecim razie poszedł na padoki na pół roku, gdzie siedział w niekarmi przez długi, przez te pół roku na padoku, prawie przez cały czas, 24 na dobę był, a mega się tam bawił. To też doszliśmy do wniosku, że w tym przypadku też już czas się pożegnać. A dla mnie to było bardzo ciężkie psychicznie. A przeżycie właśnie... Ciężkie przeżycie. A już nie wiem, co mówię. Wybierałam te szczotki, bo wszystkie szczotki Olka są właściwie pomarańczowe. No to właśnie po to, żeby podkreślić, że jest rudy i że tak powinno być. Nie, Olgu? A dla niego teraz siano jest po prostu najważniejsze, więc nawet na nie nie zwraca uwagi. Ach, ty mały Olek. Nie było, to go nie boli. To jest, sprawia mu przyjemność. Dobra, fajny, nie? Fajny masaż. Trochę to jest taki masochizm, ale skoro lubi. Będzie go będę prękować. Kurde. Jak to jest jego zet? No i co mam zrobić? Jak on się zajmuje sianem? Dla mnie też to było ciężkie przeżycie z tym kolejną kontuzją, ponieważ jakby miałam w głowie zakodowane, że wraz z Lariosem i Olkiem będziemy w stanie startować w mistrzostwach Śląska Ladies, że na nowo wrócimy do sportu, na zawody, na które miałam pojechać z Olginem,
a w końcu nie pojechałam, ponieważ rozpoczęła się kwarantanna i musieliśmy zawinąć z powrotem do Wanto w połowie drogi i po paru dniach zaczął po prostu kuleć na treningu, no i wyszło, że ma tą pękniętą kość. Dlatego właściwie od marca nie miałam na nim żadnego treningu. Zaczęliśmy skakać odrobinkę po właśnie tym złamaniu. Przy czym to też były takie podskoki pod metr. To też nie można tego nazwać aż takim sportem. No i to nie było proste. Szczególnie, że tak jak mówiłam, on był takim koniem, z którym naprawdę się zżyłam, który po prostu z nim zaczęłam tak naprawdę jeździć, te wyższe konkursy, dzięki niemu się zaczęłam uczyć. Dzień wszystkiego, co orki lubią najbardziej. Teraz mamy małą trawkę, więc sobie poczilujemy przez chwilę i zaraz tak naprawdę się zawijamy. Zawijamy dosłownie i zabijamy w przenośni, bo się już zbieramy i jedziemy. I zaczyna padać, więc chyba nas natura stąd też wykurzy. Kupiliśmy go jako sześciolatkę, więc to było też takie trochę na granicy, no bo czemu, ile ja wtedy miałam lat? To było 4 lata temu, no to miałam 16 lat, 16-latkę jeżdżącą na sześciolatku, no to w miarę, ale też no dużo hormonów i emocji tam przecież jest w głowie. Ale z drugiej strony on był właśnie takim konikiem, który wygalopował ze mną z placu, bo się potknął i ja straciłam panowanie nad nim. No i wygalopował z placu i się zatrzymał. Czekało, aż się tam pozbieram u góry, wrócił na plac i dokończyliśmy normalny trening. To też to nas bardzo ujęło. Był właśnie takim, jest takim łosiem totalnym, który na przykład jak spadałam z niego, to się zatrzymywał i czekał, aż ja się pozbieram. Mieliśmy mnóstwo takich śmiesznych sytuacji. No, oczywiście śmieję się, że więcej razy już się z nim przewróciłam, aniżeli sama. Po przeszkodach, na rozprężalni, zbrozach, albo no, na samych zawodach. Przewróciliśmy się też po prostu wstępie, bo nagle nie zauważył, że ma przednie nogi, a był na przykład po głupim jasiu, a jego to długo trzyma. To też po dwóch na przykład dniach dalej nie był do końca świeży jakby na umyśle i nie miał najlepszej równowagi. I taki głupolek totalny, no chodził za nami, jakieś rzeczy robił z nami, zaczepiał, po prostu przejść obok niego i nie dać się jakby zaczepić, to był naprawdę cud. Właśnie zrobiłam sobie herbatę i chyba zrobiłam to po to, żeby podświadomie zrobiłam to po to, żeby jak najdłużej tu zostać, żeby nie wyjeżdżać. No, tak się do tego przyznaję. Wyczuło się to już? Zawinięty ubrany. Gotowy. I z bananem. Idziemy do niego.
go nie ugryzie. Pierwsze zawody to były po prostu najszybsze chyba zawody w moim życiu, ponieważ ja nie wiedziałam, że on ma tak dużą fulę i no wiecie, jak to jest, jak ma się pierwsze zawody na nowym koniu, no to totalne jakby nie wiadomo co się dzieje. No i on po prostu prawie z każdej linii ścinał po fuli. Ja też po prostu w ogóle nie wiedziałam jak zareagować. Wyjeżdżaliśmy do dekoracji zamiast tego. Znaczy później, dzięki temu. No i było mega. No te konkursy, te 120, po fuli byłam w stanie obciąć z każdej linii. Pamiętam jak mieliśmy parkury 130 na treningu przed zawodami w Strzegomiu. To były nasze ostatnie zawody z Olginem, na których później zaczął właśnie, wyszło, że ma naderwane ścięgno. No i te zawody były no super. I ten właśnie trening przed moje tak naprawdę pierwsze i jedyne 130, jeżeli chodzi o, no, o parkour, o trening, no to taki świrus był. To znaczy był, on jest bardzo taki, że ufa jeźdźcowi. Jeżeli ty powiesz, że masz skoczyć, to on to skoczył. Mimo tego, że po prostu się bał w 3000, ale on chce, żebyś ty miał tak, jak ty chcesz. I skakaliśmy po prostu latał nad tymi przeszkodami pod stojaki, po skosach jakiś, bo nie wiedział, co zrobić z tym. No przypominam, to miał wtedy, nie wiem, 7-8 lat. No, taki mały czubek. No. Daj mu głową. Hej! Może koleś wezmę. Dalej, Olgin. Dalej. Chciałam, że będzie szybko. Ale... Teraz, bo to jest psychologia człowieka, że jakby rzeczy, które były w przeszłości, lepiej się wspomina niż to, co ma się teraz, ale w sumie to chcę, żeby tak było. Chcę mieć same dobre wspomnienia po nim. I no, taka prawda. Na Instagramie mam jakieś posty, jeżeli chcecie, to możecie zaglądać. Przejazdy chyba, zdjęcia właśnie, jak tam skaczemy 145 okser, a te wszystkie zabawy są na Instagramie. Dzięki wielkie, dziękuję wszystkim, którzy się mi pomagali się nim opiekować. Wszystkim stajniom, w których staliśmy za to, że kibicowali nam, wszystkim właśnie ludziom, którzy nam trzymali za nas kciuki. Dzięki. Dziękuję bardzo też Oliwii i Nikoli za to, że się teraz nim opiekują. Dzień mają z wami super. Mam nadzieję, że też jak już wyzdrowieję, to da wam bardzo dużo wiedzy i pomoże poznać najlepsze aspekty jej dzieciństwa. Dzięki i kocham cię, Olek. Do zobaczenia.